Miałeś 100% win rate'a? Co? Miałeś 100% win ratio? Przez jakieś 8-9 bitew miałem 100%. No i tak pewnie dalej masz 70%. No 73, ale bitwę wcześniej miałem 77. Ale to tam nie liczy się aż tak. Fakt, wygranie bitwy jest najważniejsze, nie, ale... No ma? Wieża? No. Wieża. A wiesz, że na tym wieży najwięcej się dzieje. Na drugim? O, przeważnie, nowicjusze lubią iść na wieżę. Przynajmniej tak spostrzegłem, albo środki. A wieża to miejsce, z którego można łatwo się przemieścić wszędzie na całej mapie. Będziemy w stanie gdzieś zareagować w razie co. To ile łatwo? Wygramy? I tak łatwo, to nie wiem. Połączyłem do was, więc teraz wygramy. No taki skromny jesteś, tak? No cóż, moje win ratio i Barosza win ratio z czegoś wynika. To nie jest przypadek, że ktoś 15 gier ma wygranych. To może być przypadek, że ktoś 3 gry z rzędu wygrywa, ale nie tak jak Barosz na przykład 10. Już tak nie słać. No niekoniecznie. Strażnik? Nie miałem zasięgu dotychczas. To jeszcze nie te tiery, żebym miał na pół mapy zasięg. Nie? O, ale to musi go boleć. Na tych tierach właśnie łucznicy bardzo bolą, jak się od nich obrywa piechotą. Tam idą jakieś ten dystansowe z wejścia. Nie wejdą w zasięg. Get wrecked. Praca z wami mi bardzo pasuje. Co? Cieszymy się. Mit trochę po dupie dostaje z tego co widzę. No możemy iść albo zrobić na górze plecy, albo iść na mida. Albo stać tutaj. Stanie nic nie pomoże, choćby na się mida. Oni uciekają przed nami, bo ich wystraszyliśmy. Więc raczej jest mała szansa, że zawrócą. To też myślę, że rozsądnym będzie pomoc na środku naszym. A jak zmierzymy środek, to łatwo będzie wrócić. Jakby ci się Barosz jakoś udało, to tych łuczników pocisnąć. Mógłbym spróbować tam dojechać faktycznie. Pamiętajcie, że mamy przewagę widoczności, my ich widzimy, oni o nas nie wiedzą. Strzelam w tego bloba, gdzie masz kawalerię, proszę. Okej, uciekam. Łucznik.
Będzie trzeba się do bazy wrócić potem, bo wzgórze nasze przegrało. No i hotgate'y też raczej. Ale spoko, mam kawalerię jeszcze w tym. Wodzie, więc. Kawaleria jedzie, przydałoby mi się wsparcie piechoty, Piotrek. Tam z hotgate'ów jadą. Jakbyś tak na mnie uważał, to będę wdzięczny, nie? A i ty dzięki temu ich dorwiesz pewnie właśnie. Jak się połapano. To co, na hotgate'y ruszamy, co? Tak, zniszczymy hotgate'y. Myślę, że się wyrobimy w czasie, zanim ci ze wzgórza przyjdą. Piotrek, skręć tam do hotgate'ów w stronę, bo tego Jorveta zaraz rozjedzie. Idzie bezmyślnie. Co on robi? Właśnie o tym mówiłem, że ten Jorvet idzie bezmyślnie. A jak on strzelał w swoje jednostki? Myślę, że możemy się powoli na wzgórze kierować. Tam w hotgate'ach to pewnie ci nic nie zostało. No, a ten gość się mieczami chyba sobie poradzi. Pytanie, jak my chcemy podejść do tego, co ze wzgórza idzie? Czekamy na nich, na odpowiednich pozycjach, czy... Ach, ciężko powiedzieć. Kawaleria jedzie. No chyba cię gościu zobaczył. Tak, ale Piotrek jest pobliżony, ochroni w razie co. 62 to twój rocznik? Nie, coś ty. Tyle masz lat? Nie. To jakbym miał tyle lat, już by trochę to było... No czego, znam gościa, który w tym gra. No, nie o to mi chodzi. Jeżeli konto bym założył ileś tam lat temu, to wiesz... A. Wtedy to jeszcze Wargamingu chyba nie było. Pytanie... To nie jest ani mój rocznik, ani mój wiek. No to myślałem się, ale stwierdziłem, że sobie tak. Pytanie, gdzie są wrogowie? Albo idą za tym gościem na, z powrotem na swoją bazę, albo idą jeżeli na jeżeli są rozsądni, to atakują naszą bazę, bo to jest to... ich jedyny sposób, żeby wygrać. Ale nie, są wracają się do swojej. Fuck. Poważnie, Rout już? Aha. Rising attack. Wracają na swoją. Wspominałem, że dołączyłem i wygramy. Jeszcze nie wygraliśmy. No, może ciut ludzi mamy więcej niż oni, no ale... Nawet wieżyczki raczej nie przejmę z routowaną jednostką, nie? Nie wiem, ale fajnie by było, jakby się zrobił. No, minie zanim odroutu jeszcze. Ale stoi na wieży, to odroutują to przecież. Wiele wrogów dorwaliśmy, ale myślę, że swoje zrobiliśmy. Jak on skapuje tą bazę, to ja będę kurwa zdziwiony mocno. Skapuje, na to wychodzi. Nie powalczyliśmy sobie. No ja coś tam jeszcze zabiłem, no fakt. Ja nie narzekam, na początku dzięki wam sporo zabiłem. Idź do naszej bazy, Barosz. Tam nawet szybko... Zdekapuję, dobra. No bo jeszcze to przegramy. Tutaj już wracam, już wracam. Ja już pójdę na ich bazę.
Jeden oddział wracam do bazy. Może pathfinding nie chuja nie zrobi. Dwa oddziały ci wysłałem z tobą, tak żeby ci tam pomóc troszkę ewentualnie. Ale postaram się raczej nie... Barusz, może tą drugą jednostkę kawalerii też wróć. Ona nie dojedzie do bazy. Mówisz? Ma wavering, więc... Ma szans. Tych łuczników spróbuj dorwać. Gorzej, że nie mam szarży jeszcze. Ooo. Dobra, Barusz się zdekupuje. Ja tych łuczników zabiję ewentualnie. Może mi się nie uda. Ale zrektił mi tą kawalerię. Jakbyś spotował mi, to już będzie dużo. No, stara się łuczników chronić. Fajnie. Głupi nie jest tego zrobił. Dobre miejsce wybrał do tego. Aczkolwiek jest dobrze, że cofnąłem uczniów. Ja się strzelam, zabiję sobie ich. No strzelaj, śmiało. Zrobisz mi friendly fire'a, to zrobisz, no. Chyba, że... Aż tak pieniądze ci to zeżre, nie? Jebać pieniądze. Takich nie ma. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne materiały.